Rafale, obserwując polski show biznes, czy ty widzisz jakąś konkurencję dla siebie? To znaczy, ja tutaj nigdy nie patrzyłem pod perspektywą konkurencji, ponieważ ja robię swoje rzeczy, jestem takim indywidualistą, myślę, że nikt nie ma takiego programu, więc no nie mam za bardzo tutaj kandydatów. Chciałem właśnie wprowadzić coś innego, mam nadzieję, że mi się udaje. Nie boisz się kolejnego mistera? No ja wyczekuję go, chciałbym właśnie zobaczyć godnego następcę, który przejmie po mnie tytuł. Mam nadzieję, że godnie będzie reprezentował właśnie tytuł, który ja nosiłem przez rok. Ja będę go wspierał, będę mu pomagał, więc no, to będzie szansa dla drugiej osoby, być może z historią podobną do mojej. Ja takich ludzi cenię, więc ja nie dość, że się nie będę bał, to jeszcze będę pomagał.